Witajcie kochani, dziś przed Wami troszeczkę inny materiał na kanale od niedawnych, jaki mieliście w okazji oglądać. Poniekąd będzie to recenzja gry, która miała premierę w tym miesiącu. Do stworzenia tego materiału zainspirował mnie Damian z kanału Kolekcjoner Cringe Nation. Tak więc wielkie dzięki Damianie, pozdrawiam Cię serdecznie. Miałem okazję poznać Damiana osobiście podczas jednej z retro giełd, bardzo wspaniała osoba, tak samo jak i jego partnerka, tak więc mieliśmy bardzo fajne dyskusje. Słuchajcie, Damian w swoim niedawnym filmie, do którego link znajdziecie w opisie, w bardzo pomysłowy i szczery sposób zawarł w pewnym sensie recenzję, a też ja to odebrałem jako naprawdę taką fajną pochwałę gry. W dzisiejszym świecie, który jest, no niestety oferuje nam gry coraz gorszej jakości i wydawcy starają się nam wcisnąć wszelaki chłam i właśnie to jakby Damian zawarł w swoim materiale. Tą grą jest Warhammer 40 000 Space Marine 2, gra, którą testowałem na kanale podczas live. I to ona będzie tematem dzisiejszej pogadanki. Dlatego pijemy energetycznego shota espresso. O, wyborne. A wy przygotujcie sobie coś do picia, usiądźcie wygodnie i lecimy z materiałem. Zaraz będę. Jestem z powrotem. Słuchajcie, Damian w swoim materiale zgrabnie zawarł prawdę naszego dzisiejszego growego świata, pełnego obłudy, chciwości, zakłamania i pazerności. Dzięki niemu też przypomniałem sobie moje niedawne przemyślenia na temat naszego hobby i na temat zmian, jakie w nim zaszły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jak dobrze wiemy, jest to świat, w którym od dłuższego czasu to nie my jesteśmy najważniejsi, a przynajmniej na pewno nie długofalowo. Najważniejszy jest on, nasz portfel, bądź też ona, karta kredytowa, bądź też płatnicza. Niestety, gry bowiem zaczęły dawać nam tylko iluzję grywalności, ale też iluzję opowiadanych historii. Niestety coraz częściej my, gracze, jesteśmy ofiarami gier, które próbują imitować gry. Są to produkcje dające niby rozbudowane światy, nierzadko historie oparte o bardzo znane serie, franczyzy, jak na przykład niedawno Star Wars Outlaws, lub też mające je imitować, jak ostatnia wielka klapa Sony, czyli gra Concord, która była, no nie oszukujmy się, z żynką z marvelowskich Strażników Galaktyki. I powiem Wam tak osobiście, zupełnie osobiście, to samo mam z nadchodzącym Evolved. No po prostu nie wiem, nie czuję tego tytułu, jakoś mam jakąś taką rezerwę do tego. No wieje jakby pustką, ale nie sensu stricte z punktu widzenia jakby światów przedstawionych w grze, ale tej jakby jakościowej zawartości, bo widzicie, gry są w pewnym sensie prostą sztuką i jedyne co potrzeba to po prostu czuć, czego gracz oczekuje, tak? Ktoś powie tylko tyle i aż tyle. I będzie miał rację, bo wiele tytułów na czele z wymienionymi ma z tym problem, tak? Nie pomaga nie wiadomo jak mocna licencja, gdy główny bohater jest po prostu nijaki, miałki, bo nie oszukujmy się, w dobie dzisiejszych czasów bohater musi się podobać każdemu. Dlatego też z jednej strony nie może być zbyt wyrazisty, nie może być zbyt charyzmatyczny, ale też nie może być, nie wiem, zbyt poważny. Bo przecież, jak pamiętamy, każdy ma go polubić, tak? W drugą stronę też możemy powiedzieć, że nie może też być zbyt śmieszny, prawda? Bo też będzie odrzucać drugą grupę, tak? Więc jest taki wrzucenie chyba wszystkich cech do kotła i wyciągnięcie średniej. Jak dobrze wiemy, w ostatnich latach twórcy gier wydają się jakby zagubili umiejętność tworzenia gier dla nas, graczy, tak? Teraz tworzą produkty takie growo-podobne, do których wrzucają właśnie całą mieszankę popkultury wraz ze wszystkimi teraz politycznie poprawnymi bredniami, które są na czasie i wychodzi z tego wyblakły miszmasz, czyli totalna papka, tak? Gry będące efektem równania z tyloma zmiennymi, że zabrakło w nim miejsca na najważniejsze.
grywalność, klimat i prostota. I w tym momencie znacząca większość graczy zaczęła po prostu tracić nadzieję, że współczesny gaming dostarczy nam tytuły, które kiedyś, lata temu, dawały nam czystą frajdę z grania. I słuchajcie, pojawił się tytuł, który jest tak różny od znaczącej większości, że aż się wyróżniał. To było po prostu też odczuwalne, że wielu moich znajomych i też graczy na całym świecie odczuwało po prostu taki dysonans z punktu widzenia różnicy, że ta gra się po prostu tak wybija swoją, jakby, nie wiem, tym czymś, co gracza przyciąga. Tytuł, którego trailer z rozgrywką oglądałem po prostu z takim bananem na japie, mówię wam, że sam byłem w szoku, miałem ciarki na całym ciele i że taki tytuł naprawdę jest tworzony i chyba, tak w nawiasie, wreszcie będę mógł zagrać w prawdziwą grę z gamingowej krwi i kości, grę z jajami, od której od razu będę czuł klimat, której bohater, choć mówi, nie wiem, trzy słowa na krzyż, to budzi on od razu nasz respekt, jak to mawiał Gulasz z Secret Service czy też Neo Plus, mega fucking cool. Tak to się kiedyś mówiło. Po prostu jest zajebistym zakapiorem. I wiecie co? Ta gra okazała się tak dobra jak na trailerze. To jest coś, co w dzisiejszym świecie pełnym właśnie kłamstw, oszustw i naciągania graczy w tym świecie właśnie byłoby nie do pomyślenia. Tutaj jednak stało się ciałem. Stało się growym ciałem. I od razu wam powiem, że gra od początku urzeka nas swoim klimatem i owszem, oczywiście jest ona oparta o bardzo znany system, o Warhammer, ale została ona wykonana we wzorowy sposób. Bo począwszy od muzyki, prezentacji, projektu, postaci, miałem po prostu naprawdę od razu ciarki na skórze. Jak tylko zobaczyłem głównych bohaterów, głównego bohatera i jego zbroję, to od razu po prostu jest szok i takie pozytywne uczucie gracza. I uwaga, słuchajcie, gra jest skupiona na kampanii single player. Tak, wydawałoby się, że to jest coś zapomnianego, ale jest single player i to jaki. Ta gra jest ewenementem, bo w niesamowity sposób nawiązuje klimatem do wspaniałych Gears of War na Xboxa 360. To była gra, która wspaniale pokazywała akcję, brutalność, walkę, wojnę z kosmitami, najeźdźcami, bądź też ksenomorfami, niepotrzebne skreślić. Naprawdę to był wspaniały tytuł, przy którym spędziłem setki godzin i w kampanii, i w multiplayerze z znajomymi. No po prostu cudowny tytuł. I słuchajcie, Warhammer 40 000 Space Marine 2 pokazuje właśnie to, co kiedyś Gearsy pokazywały w pięknej oprawie, ze wspaniałym klimatem. No, bohater, jak i postacie pojawiające się w historii mają swoją charyzmę, budzą szacunek oraz taką swoistą dumę ze sterowania prawdziwym pogromcą kosmicznego ścierwa, czyli ksenomorfów. Tu nie ma miejsca na jakieś heheczki, czy też postacie, które nie pasują do historii. No, to sprawia nam to frajdę z rozgrywki, gdzie po prostu gramy. To jest ten przysłowiowy złoty środek, o którym większość deweloperów i wydawców zdawała się zapomnieć ostatnimi laty, serwując nam nie gry, jakich my oczekujemy jako gracze, tylko gry, jakich oni by oczekiwali, tak? To był właśnie ten dysonans taki, że twórcy gier od jakiegoś czasu zaczęli się rozmijać z tym, czego my chcemy jako gracze, prawda? No to było dla mnie nie do pomyślenia, jak to jest możliwe, że oni się tak rozmijają, tak? Ten niby szczegół sprawił, że znacząca ilość gier po prostu nie przebijała się, tak? W przypadku Space Marine 2 jest na szczęście inaczej. I ten tytuł dosłownie kipi grywalnością, akcją i taką prawdziwą frajdą z grania, czy to w trybie single player, czy też w multi i w koopie, walki z tymi hordami ksenomorfów, no po prostu, to powiem wam, że nigdy nie były tak ekscytujące jak Space Marine 2, no może poza jeszcze Xenocrisis, to jest taki bardzo fajny retro shooterek, też w takim stylu, ale no
jest z inną grafiką, ale też Wam polecam serdecznie Xenocrisis, bardzo ciekawy tytuł, w retro stylu, warto sprawdzić. Tak jak wspomniałem, walki z tymi hordami ksenomorfów no, po prostu są mega ekscytujące w Space Marine 2, a finishery, jak na przykład pokonamy jakiegoś, osłabimy jakiegoś mocniejszego przeciwnika, no to finishery są mega, dają mega radochę, widząc te rozrywane flaki tego potworka i fontanny juchy i flaków, które rozbryzgują się na zbroi głównego bohatera. No to jest po prostu akcja, to jest klimat i to jest to, co gracze uwielbiają, po prostu wspaniałą rozgrywkę. Siłą tego tytułu jest prostota i fakt, że jest to gra, a nie film czy historia, gdzie mamy co jakiś czas możliwość gry. Tutaj gameplay właśnie gra główną rolę i tego oczekiwałem jako gracz. Na koniec, słuchajcie, chciałbym bardzo podziękować się Damianowi za świetny materiał, świetny film, który przygotował, który był bezpośrednią inspiracją tego materiału. Damian, jestem bardzo wdzięczny, robisz świetną robotę, stary. Nie zmieniajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Wracając na koniec do Space Marine 2, to jeśli jeszcze nie graliście, a tęsknicie za grami, które po prostu dają radochę z rozgrywki i niczym nieskrępowanej akcji, to polecam Wam serdecznie, śmiało możecie atakować ten tytuł. No, jest to po prostu coś niesamowitego i dla nas graczy to jest po prostu gratka. Trzeba zagrać, dobrze się bawić i oby więcej takich gier. Do zobaczenia w następnych materiałach. Fajnie, że jesteście. Dzięki wielkie za komentarze. Dajcie kciuka i widzimy się na następnym materiale. Pozdrawiam. Hej, cześć.